Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy wspierają kanał poprzez Patronite. Lista wszystkich wspierających oczywiście na końcu odcinka. W tym miesiącu w giveawayach słuchawki, gitara elektryczna i różne inne gadżety do wygrania. Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jest taka utarta opinia na temat testów na YouTube i ogólnie YouTuberów, że YouTuberzy to kłamią. I że wiecie, no płacą im w ogóle i oni chwalą sprzęty i tak dalej, i tak dalej. To dzisiaj, ażeby potwierdzić tą regułę, zrobimy wyjątek, bo dzisiaj nie będziemy niczego chwalić. Znaczy ja nie będę, a wy będziecie tego słuchać. No mam tutaj na chwilkę taką gitarkę elektroakustyczną, która nazywa się Cort AF510. Kosztuje mniej więcej 510 zł. Coś tam koło tego, tak gdzieś w okolice 500 zeta. I no na pierwszy rzut oka, słuchajcie, no jeśli mamy gitarę za jakieś 500 zł, no tak mi się wydaje, że ona tyle mniej więcej kosztuje, czekajcie. No. A nie, przepraszam bardzo, sprawdziłem, kosztuje 650 zł, bo 500, tam chyba 480 to kosztuje jej wersja akustyczna, a to jest gitara elektroakustyczna i ta kosztuje troszeczkę więcej. No ma tutaj ten preampik, który generalnie powoduje, że można ją sobie wpiąć kabelkiem i nagrywać, się. No dobra, to zanim powiem wam, co o niej myślę, to posłuchajcie właśnie takiego nagrania, które jest zrobione z tego kabelka. Zobaczmy sobie, jak ta gitara gra.
Więc tak, w czystej teorii Kord AF510 ma świerkowy top i machoniowe tutaj w ogóle boczki i body i Merbau fingerboard, cokolwiek to oznacza. No słuchajcie, teraz tych drewien jest naprawdę całkiem sporo na rynku, jakieś nowe różne gatunki drewna się pojawiają i rzeczywiście jest tak, że no, nie wiadomo nawet co to jest, trzeba szukać w Wikipediach i sprawdzać w ogóle o co chodzi. No na pewno jak tu tak się patrzy na to, no to jest to jakiś tam rodzaj właśnie albo mahoniu, albo palisandru, no jest to takie drewno tego typu. Zawsze oceniam gitary w kategorii cenowej i generalnie zawsze staram się to tak zrobić, żeby no nie porównywać, nie wiem, Harley Bentona za 1000 zł z PRS-em za 10 albo 15 tysięcy zł. No i generalnie zawsze jeśli coś mówię, że jest fajne albo niefajne na kanale, no to raczej to oceniam właśnie w kategoriach tego, jak to się plasuje w tej cenie. Słuchajcie, no to jest instrument, który jest rzeczywiście mega, mega tani. No bo gitara elektroakustyczna za 650 zł, to rzeczywiście nie jest jakiś, wiecie, no wielki, wielki wydatek. No ale jednak kupując coś, chcielibyśmy to mieć takie, żeby nam to sprawiało radość. Granie na tej gitarze nie sprawiło mi absolutnie w ogóle żadnej radości. Abstrahując od tego, że oczywiście ja jestem kiepskim grajkiem akustycznym, co zawsze będę powtarzał. W ogóle jestem kiepskim grajkiem akustycznym, no to już mega, mega. I generalnie tam, wiecie, no nie jest to moja bajka i nawalam w te struny i tak dalej, no ale słuchajcie, taką gitarę nie kupuje też nikt profesjonalny, czyli powiedzmy, że jestem dobrym materiałem do tego, żeby zrobić taki test, bo przy nieumiejętności grania na gitarze mogę wykazać, czy ta gitara daje radość, czy radości nie daje. Ta gitara gra jak pudełko od butów. W ogóle jak się bierze do ręki, to wydaje się być taka bardzo ładna, bardzo ładnie zrobiona, zajebiście wygląda, ma te otwarte pory, czyli taki cieniutki lakier i w ogóle jest naprawdę, naprawdę mega i tu wszystko jest takie, że się wydaje, że ta gitara jest w ogóle ultra super wypas zrobiona i że dostajemy nie wiadomo jakie cudo, ale tak z drugiej strony drugie wrażenie jest takie, że ta gitara jak się na nią patrzy i się ją dotyka, to jest taka jakaś taka sucha, jakaś taka w ogóle taka jakby była pusta, no ja wiem, że pudła są puste, ale taka, nie wiem do końca jak to określić. No generalnie jest, pierwsze wrażenie wizualne jest spoko, a potem się tak bierze ją do łapy i tak jakoś tutaj jest tak marnie. Okej, no ona ma trochę mniejsze body i jest taka zmniejszona, więc tutaj powiedzmy, że tego basu nie ma za bardzo skąd wydobyć. No rzeczywiście z samej budowy wynika to, no że mówię, no tutaj nie ma się co spodziewać, nie wiadomo jak wielkiego soundu, ale no takie skojarzenie, że ona gra jak pudełko od butów, to jest chyba najbliższe tego, co mogę tutaj powiedzieć. I o ile w tej próbce takiej liniowej, czyli w takiej próbce elektroakustycznej, w jakimś sensie da się ją ratować tym trójpasmowym tutaj korektorem i da się tutaj podbić te częstotliwości i najprawdopodobniej znaleźć to mniej więcej o co w gitarze chodzi, żeby był ten taki fajny dzwon w górce i gdzieś jakiś tam basik, to sztucznie można to w jakimś tam sensie wywołać. I może na początek spowoduje to, że rzeczywiście można tej gitary użyć i można na niej coś tam wypróbować grając z odsłuchu, nie? No to jednak cały czas będzie tak, że będziemy przecież to i tak słyszeć z tego pudła. I cały czas to jest tak, że jeśli gitara no nie gra w tym przypadku z pudła, nie z deski, no to będzie to, nie będzie nam to dawało w ogóle żadnej radości i ten dźwięk taki, który w ogóle nie będzie się niósł i nie będzie nas napędzał do tego, żeby na niej grać, no nie spowoduje żadnej, jak mówię, no żadnej frajdy z tego grania. No posłuchajcie teraz nagranej tej gitarki mikrofonem w kamerze, tam jak ona się tam nazywa, Zoom Q8, tutaj jest taki mikrofon i po prostu tak jakbyście mniej więcej to słyszeli w pokoju i sami ocencie w komentarz, czy ja mam rację, czy nie, że ta gitara gra pudełkowo. Thank you.
sorry za to moje granie, ale no, gitara mnie nie poniosła i jakoś mi się nie spodobała, więc nawet nie umiałem czymkolwiek zamarkować mojego braku umiejętności. Natomiast tak sobie tutaj na surfsticku kręcę jeszcze. Natomiast co zapomniałem powiedzieć, to gitara sama z siebie przyszła w ogóle na setup do gitarowej mgły. I generalnie musiałem w niej trochę podpiłować, na przykład dziewiąty próg musiałem trochę podpiłować, bo no ten próg taki był, że tam przeszkadzał i brzęczało i trzeba było trochę naprawić, więc takie drobne rzeczy też robimy, przy okazji zmieniliśmy tam strunki i w ogóle, więc zapraszam oczywiście do serwisu, nie? No moim zdaniem mega brakuje tej gitarze jaj po prostu. Jest sucha i ma kiepski dźwięk. Tak naprawdę może to być również spowodowane jedną rzeczą. W tej gitarze założone są eliksiry chyba nanoweby, czyli te takie z taką dość konkretną powłoką. No i o ile ludzie rzeczywiście sobie chwalą struny eliksir, no to jest też gro ludzi, którzy tych strun eliksir za bardzo nie lubią właśnie za to, że przez tą powłokę one zmatawiają instrument. I generalnie powodują właśnie, że instrument jest taki głuchy. To najprawdopodobniej jest jeszcze właśnie bardziej słyszalne w przypadku takich instrumentów jak gitary akustyczne. I generalnie jest też tak, że Elixir wypuścił potem te takie struny z taką mniejszą powłoczką i być może one mają taki trochę bardziej żywy ten dźwięk. Mam te struny do elektryków, będę je sobie porównywał. Akcja ZUS w tym momencie. Mam nadzieję, że jeszcze nie macie mnie dość i mam nadzieję, że chociaż połowa z was już zaeksperymentowała i kupiła jakiś inny komplet strun niż na przykład do tej pory i że szukacie, bo na tym polega cała ta akcja. I dzisiaj na przykład chciałem wam zaprezentować struny Rotosound Ultra Mag. Rotosound Ultra Mag 9,42, zestaw do grania w normalnym stroju, ale charakteryzują się one tym, że mają więcej właściwości magnetycznych, przez co są głośniejsze, wybrzmiewają dłużej, jest podobno lepsza taki, że lepiej stroją i tak dalej, więc słuchajcie, każdy producent będzie wam mówił, że jego struny są najlepsze, a tak naprawdę musicie wy wybrać te struny, które są dla was najlepsze i nie zrobicie tego poprzez to, że ktoś wam o tym powie i że na przykład taki ksantyp sobie tutaj przyjdzie i powie, tak, grajcie na Rotosound. Ja wam nie mówię o tym, żebyście grali na Rotosound. Ja wam mówię o tym, ażebyście sprawdzili struny Rotosound, bo warto jest eksperymentować i żebyście nawet jeśli już sprawdzicie na przykład takie Ultramagi, to następnym razem, żebyście sobie kupili inne struny Rotosound, a na przykład za jeszcze miesiąc kupili sobie struny zupełnie innej firmy i żebyście po prostu kombinowali z tym. I to jest ta akcja i do tego was namawiam i mam nadzieję, że już was do tego namówiłem. Pozdrawiam bardzo serdecznie, a w tym momencie już przechodzimy sobie do normalnego odcinka. No właśnie, więc generalnie, no tak jak mówię, namawiam was do tego, żebyście sami też sprawdzali różne struny, no ale te struny być może spowodowały to, że ta gitara po prostu też nie gra. Kolejną rzeczą, którą tutaj muszę powiedzieć, właściciel tego instrumentu zażyczył sobie tutaj 1256. To są struny grube. Ja wiem, że w gitarach akustycznych struny grube się preferuje, ale ja jednak do tej gitary, z racji na to, że ona jest taka delikatna i w ogóle jakaś taka... Patrz na mnie, a nie rusz mnie. No raczej bym założył struny 1048. I wtedy ta gitara też byłaby taka bardziej miękka i wtedy ta gitara też byłaby być może trochę inaczej by zagrała, gdyby te struny nie były tak naciągnięte i nie był ten dźwięk taki, no bardzo taki jest obcięty, taki, że... Niby wybrzmiewa, ale to takie jest to wybrzmiewanie, słuchajcie, no nie wiem, no ja bym tutaj preferował struny trochę cieńsze, tym bardziej też, że przy regulacji tego instrumentu, no już więcej tym prętem tam w środku kręcić za bardzo nie chciałem, natomiast co jeszcze muszę powiedzieć, pręt jest w ogóle krzywo w tym otworze tam w środku i taka beka, no. Tak jak powiedziałem na początku, no nie zawsze się coś chwali. Rzeczywiście, jeśli test jest przez kogoś zamówiony i coś się nie podoba, to się go nie robi. Natomiast no, w takim przypadku, wiecie, no u mnie treści się mieszają od lat. Kiedyś było większość treści takich, które w ogóle były niesponsorowane. Teraz to jest tak powiedzmy pół na pół.
Więc raz na jakiś czas mogę też pokazać coś, co mi się nie podoba, prawda? Nie mam nic wspólnego z firmą Kord i tak dalej, więc mogę sobie pozwolić na tą szczerość. Jak mówię, jeśli byłby to test sponsorowany, ktoś by mi powiedział, tam nie wiem, z firmy Kord, słuchaj, mamy taką gitarę, zrób test. Nie spodobała mi się, tego testu po prostu nie zrobił. Zresztą też znacie moje podejście, że większość gitar ja propsuję generalnie po to, żeby, wiecie, napędzać tą gitarowość wśród was i po to, żeby spowodować, że no, ludzie grają na instrumentach, więc nawet propsuję różne tanie instrumenty, właśnie, nie wiem, bentony i tak dalej, jakieś tańsze samiki i w ogóle, no właśnie po to, żeby tą gitarę propagować. Natomiast, no, jeśli coś jest marnej jakości i za podobne pieniądze można kupić coś lepszego, no to też warto o tym powiedzieć, więc dlatego tenże test, słuchajcie, no ta gitara nie zrobiła na mnie żadnego pozytywnego wrażenia. Ostatni test, to sobie jeszcze przetestujemy coś zupełnie innego, to już takich naprawdę bardzo, bardzo zainteresowanych tematem. Co prawda nie wiem, czy w ogóle będą jakieś różnice, ale zobaczymy. Ja tak na szybko jak odsłuchałem, to jakichś tam większych różnic nie było. Więc ostatni test to jest taki, że stosuję lampowy mikrofon Monkey Banana Manga Bay z takim lampowym preampem i tam można różne charakterystyki wybrać, chyba 8 z tych charakterystyk. I gram ten sam motyw, mikrofon jest w tym samym miejscu, ja staram się nie ruszać i testuję różne charakterystyki tego mikrofonu i chcę sprawdzić, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie, ale no tak naprawdę poza tym nagraniem liniowym, no to nic tam za bardzo tego instrumentu nie uratowało. Oczywiście to, co słyszeliście na samym początku, to jest beka. Namawiam was do grania z tym podkładem drum and bassowym. Już kilka fajnych patentów powstało, więc fajnie byłoby, jakby jeszcze tam kilka powstało. Tam za chwileczkę będzie też lekcja jakichś deftonsów i wszystkiego, co ma być. No, ten czas po prostu biegnie nie wcale banalnym, ale bardzo szybkim tik-tak. Więc no, wybaczcie mi, że to się wszystko tak wlecze. No, ale ja tutaj naprawdę siedzę i non-stop tu siedzę, a i tak nie robię tego wszystkiego, co sobie planuję. Nie? Więc generalnie ten pierwszy test jest na podkładzie bzykowym do drum and bassu i na przepuszczony to jest przez Bossa GT1000 i zarówno basówka, jak i gitara są nagrane na takich grubych odlotach. Na szybko to poszło, więc tam też, no słuchajcie, no mówię, ja jakoś tak gitara akustyczna dla mnie, no to jest ciężki instrument. W tym momencie już mikrofon Manga Bay. Po mikrofonie Manga Bay oczywiście podziękowanie dla wszystkich, którzy oglądają i dla wszystkich patronów, lista patronów i ogłoszenie giveawaya. Od razu teraz tak powiem, jak ktoś tutaj nie ma ochoty tam do końca, to gitarę można wygrać, więc zajrzyjcie na sam koniec. No i tyle. No. Dziękuję bardzo za uwagę i wszystkiego dobrego i tyle. No. Mam nadzieję, że coś wniosłem do waszego gitarowego życia tym odcinkiem. Yo!
tak sobie montuję ten odcinek i generalnie tak, wnioski jeszcze takie szybciutkie. No ten Monkey Banana bardzo dobry mikrofon, ale ja większych różnic pomiędzy tym, jak on tam zbiera, nie usłyszałem. Pierwszy raz go używam w ten sposób, może to trzeba trochę tam nad tym popracować. Wiecie, no ja też nie wszystko przecież wiem i u niektórych rzeczy się uczę. No ale tak jak sobie tutaj posprawdzałem, no to jakiegoś tam, nie ma takiego czegoś, że naprawdę konkretne są różnice. Co do samej gitary, słucham sobie teraz nagrania z linii podczas montażu. No i powiem wam szczerze, że ta gitara po prostu brzmi płasko, mało dynamicznie, no nie ma w ogóle tak zwanego ciała, jest taka w ogóle nijaka jest, no i no mówię, no nie jest to najfajniejszy wybór, jeśli chodzi o instrumenty elektroakustyczne. Co prawda lepiej gra z elektroniki, czyli tak liniowo jak teraz jej słucham, no to lepiej to gada niż z samego pudła, bo mówię, tam można tym equalizerem to trochę podkręcić, ale generalnie to taka ta gitara marna jest. Tyle powiem. Słuchajcie, tak jeszcze tego śmego, różne są nowe wlepki. Niektóre wzory są powtórzone, ale w trochę innym rozmiarze, ale też na przykład jest taki piękny wzór oparty o dogielówkę. To bardzo ładnie, jak rozklejam, to się bardzo ładnie prezentuje na rynnach w Łodzi. Tutaj taki czaszken jest też, więc trochę jest tam nowych wzorów dla patronów. Tu mam całą szufladę wlepków. No, teraz już końcowa samochodowa i ten giveaway. Gitara jest do wygrania. Dzisiaj jest końcówka samolotowa, bo ja mam wizytę w Aeroklubie Łódzkim i mogę wam pokazać parę samolotów, a w ogóle też wam zdradzę, że będę leciał samolotem i nawet z możliwością pilotażu, bo taki dostałem prezent na 44 urodziny, a tu jest kosz balonowy i dzisiaj samoloty, ale ja się na takich samolotach w ogóle nie znam, więc nie wiem, jak one się nazywają, z którego są roku. Mniej się nawet znam na samolotach niż na samochodach tak naprawdę. Wiem, że będę leciał takim okejem, czyli na czeskich blachach. Katana, o proszę bardzo, Boss Katana jest, więc wszystko jasne, to już się znam, Boss Katana. Dzisiaj taka końcóweczka samolotowa, fajnie. O, elegancko jest. Samoloty zawsze mnie interesowały, ale w pewnym momencie wyleciałem, że tak powiem, z tak zwanego obiegu samolotowego, więc zatrzymałem się na tych Iłach 2 szturmów. Mega wielkie podziękowanie dla wszystkich, którzy oglądają odcinki do końca. Jesteście naprawdę fogowiczami na 300%. Jeszcze większe podziękowania dla wszystkich, którzy wspierają ten kanał poprzez serwis Patronite lub też YouTube. Wolę Patronite. Jest łatwiejszy kontakt. No i którzy pomagają mi różnymi finansowymi, że tak powiem, datkami i pozwalają mi rozwijać ten kanał dla was, robić częściej te filmy. No zrobiliście mega, mega sprawę przez ostatni rok. Jak wiecie, dla was są giveaway'e i w tym momencie chciałem ogłosić tego giveaway'a na miesiąc wrzesień. Po pierwsze, mamy 4 koszulki od zajebistego kanału Cultifact. Zajebiste koszulki z zajebistym nadrukiem. Cztery takie sztuki specjalnie dla was, więc to są pierwsze 4 nagrody. Po drugie, sklep Gitaresco, w którym macie 5% zniżki, ufundował w tym miesiącu gitarę do wygrania, więc jest nagroda na bardzo, bardzo grubo. Gitara, jaka jest do wygrania, jest to gitara do składania Harley Benton SC Custom, czy jak on się tam nazywa. Taka lespolatowata, no i generalnie to jest coś, co będzie można sobie złożyć do kupy i na tym grać, bo jak już wiecie z odcinków, no można spokojnie na tym grać. No ja gram na jednym PRS-owatym i jestem mega, mega zadowolony. W swoich pieniądzach jest to naprawdę gruba sprawa, a przy okazji jest zajebista zabawa, więc mówię, no do składania gitarka od Gitaresco, przezajebista, przerewelacyjna, z przepiękną główką, na którą można sobie napisać własne logo i nie trzeba będzie wtedy grać na Harley Bentonie.
Kolejną nagrodą w tym miesiącu są słuchawki, a więc na bogato jedziemy. Gitara, słuchawki, koszulki, nie jest źle. W tym momencie już mamy ile? 7 nagród, więc jest całkiem nieźle. Słuchawki ufundowało FX Music Group, które od lat wspiera również filmiki o gitarach. Jedne się nazywają 3000, drugie nazywają się 2300 i są od Staga. Kolejne 3 nagrody, czyli tak naprawdę 10 nagród w tym momencie do wygrania, to jest tak. Czapeczka od Nuxa, w super torbie od Guitto. Te torby są naprawdę wypas. Zestaw kosteczek Joyo i nie tylko, bo też na przykład jest taka kosteczka, która mówi, że was kocham za wasze wsparcie. Struny, różne Stagi, ale też zaraz wam pokażę jakie inne. I oczywiście frota od Joyo i oczywiście płytka z kanału Cultifact. Sprawdźcie, bo to jest dobra muza. Warto. Zestaw kolejny. To znowu czapeczka od Nuxa w torbie Guitto. Tym razem znakomite strony Blacksmith, które polecam wszystkim, ażeby sprawdzili. Warto, nie znacie na pewno tej firmy. Akcja ZUS trwa. Jest to jedna z tych rzeczy, które warto sprawdzić. Froteczka od Joyo. Znowu zestawik kosteczek. I znowu płytka Cultifactu. I zestaw ostatni, 10. Czapeczka od Nuxa. Froteczka od Joyo z kosteczką. Komplet strun Staga. Pudełeczko kostek. I płytka Cultifactu. Jeszcze raz naprawdę wielkie dzięki za to, co robicie dla filmików o gitarach. Niech chwok będzie z wami i zrobiliście mi mega przyjemność. I jak mówię, mam nadzieję, że ja również robię wam tą przyjemność, puszczając filmy co 2 dni, cały czas atakując was treściami gitarowymi. A dla wszystkich patronów no, życzę oczywiście wielkiego, wielkiego powodzenia w losowaniu. Dzięki za oglądanie całego odcinka. W tym momencie już możecie obejrzeć następny, albo poprzedni, albo wrócić do jakiegoś starego, albo wejść na mój Instagram, albo wejść na mojego TikToka, albo obejrzeć jakiś fajny inny kanał gitarowy. Trzymajcie się.